Abrahamowi, że będzie jego naród bardzo wielki, że tam jak ziarnka piasku będzie mu potomstwo. No ale jednak się okazało, że żona Abrama nie mogła mu urodzić potomka. Się okazało tak dziwnie, niby obiecał, ale nie dało się. No i dziwny pomysł padł, że Sara powiedziała tak, właśnie, że zamknął moje łono, aby nie rodziła, zbliż się do mnie niewolnicy. Przecież to mogła być moja siostra, na przykład tą niewolnicą. On ją zgwałcił po prostu, czy nie wiem, jakie jest inne wytłumaczenie, nie? I to tak jakby Bóg trzymał nad tym pieczę wszystkim. Nie wiem, no to jest dla mnie, mówicie, że to Słowo Boże, że ja mam się delektować tym, no to i czytam, że jest jakaś osoba, która mogła być moją siostrą, mogła być tą niewolnicą. I on ją po prostu wziął i ona nie miała nic do gadania. Się zdziwiłem, nie? Że jest takie zezwolenie na niewolenie człowieka w ogóle. Jak jest to opisane, jakby ktoś jadł śniadanie, jakby zjadł bułkę, a tutaj, że ona miała niewolnicę i to jest okej. A parę kartek dalej przeczytałem takie coś, że taki kontrast uważam, no mocny, że no wiadomo, Pan Bóg powiedział, że jest szabat i że nie można pracować. Wymyślił sobie jeden dzień i powiedział, nie można tego robić. No i potrafił zabić za to, że spotkali Izraelici przebywani na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. Wtedy przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew do Mojżesza. Zabrali go do Mojżesza, zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie padło postanowienie, co z nim należy uczynić. Pan zaś rzekł do Mojżesza, człowiek ten musi umrzeć za to, że zbierał drewienka, być może dla swojej kobiety, która albo dziecka, które chorowało, nie wiem, ciepła może więcej chcieli. Człowiek ten musi umrzeć, cała społeczność ma go za obozem ukamienować, przecież... Nie wiem, to jak ja mam... Spotkałam się ostatnio też, ktoś mi powiedział niecenzuralnie, powiedział, jak to sobie kawał, tak powiedział, nie? Jak byłeś na naszej stronie internetowej, tam są wiesz co, różne artykuły na różne tematy, nie? Bardziej polskie jak głębsze. Myślę, że tam byś mógł znaleźć też odpowiedź, dlaczego... Jest możliwa odpowiedź na to pytanie? Oczywiście. Jak to możliwe? Jest możliwe. I to moim zdaniem nie tłumaczą mnie starodawne czasy. Jak można... Pani mogła być niewolnicą, która nie ma nic do gadania. A pani jako reprezentant tej wiary nie zna odpowiedzi na to? Pytanie? Na naszej stronie internetowej jest proszę stanowisko. Ale pani jako pani to nie może się wypowiedzieć w tej kwestii. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej. Bo u nas wiadomo, nie wiem, nie wiem jak jest u was, u nas to jest wszystko przefiltrowane, tak żeby było bezpieczne, wiadomo wszystko takie miłe, że Jezus był dobry i w ogóle, nie? Że wie pani dlaczego? Tak, czy... nie wiem dlaczego. Po prostu czytałem, zwyczajnie, nie? Dlatego, że jest potraktowanie materialnie osoby. Że jest traktowanie materialnie osoby. Kogoś każe nie zabijać, a tego kogoś każe zabijać. Tak po prostu, nie? Za o to chodzi. Paluszka. Pani nie rozumie, co, o co było pytane. Nawet. No dobrze, a jak pan weźmie Sodomy i Gomory, czy to po to, co się wydarzyło? Jak pan uważa, gdyby te osoby istniały dalej, do czego by doszło? Sami by się wymordowali, każdego jednego, bo była taka złość, taka nienawiść. I tutaj widocznie, skoro Stwórca tak zdecydował, to było dobre wszystko. Ale to też mnie... Ale widzi pani, dobre wszystko, ale jak, dlaczego on daje przyzwolenie na zabicie? Taką czynność. Zabicie, albo nie, tutaj za kolega drewienko, mówi za drewienko. Albo też to też pani... Odpowiedź na to pytanie. Jeżeli naprawdę chcecie ją poznać, to zachęcam, tak jak mówię, do odwiedzenia tej strony internetowej. Tam są całe artykuły, a teraz ode mnie niejako wymagacie, żebym w dwóch zdaniach wyjaśniła kwestię. No, także... myśleliśmy, że pani jest zorientowana, nie? Nawet nie w dwóch, a więcej zdań. Albo te tak? Dzieci, nie wiem, panie też pewnie znają, jak wyzwały dzieci od łyska tego proroka jakiegoś tam. Tak, wiem. I prorok zesłał od Pana jakoś, coś tam przez Pana, zostały zesłane niedźwiedzie. Przecież ja nie mam, na chwilę dzisiejszą, ja myślałem, że zrobię krok do przodu, że się zbliżę, no bo tyle osób mówi o tej Biblii, a ja zrobiłem krok do tyłu, no bo jak ja mogę traktować to poważnie? Czy to tam przez przypadek trafiło? No ale jeśli przez przypadek, to może więcej jest takich historii przez przypadek, może, nie wiem, przez przypadek jest to temat o zbawienia na przykład, ja nie wiem. Wyśmiemy, pewnie, poczytam. Żeby móc dalej, ale też mieć zdanie. Ale też, gdybym ja był projektantem na przykład, to też mnie tak dziwi, gdybym ja był głównym projektantem,
i bym wiedział, że ten projektant musiał stworzyć na przykład tą takie, bo nie wiem jak wierzycie, bo katolicy wierzą w piekło, tak? A wy wierzycie chyba w unicestwienie całkowite duszy, tak? Oddzielenie od Boga. No właśnie, a pani powie, na czym polega pani wiara na przykład. No to teraz pani będzie opowiadała. No ale co ciekawe jest, jak... O fajnie, tutaj z tyłu jest adres strony internetowej. Ale Biblii jakie? Biblii jakie? Ja to Stary Pismo Świętego studiujemy i na tym wiara. Stary Testament, Nowy Testament. No cały. Aha. No ale pana wiara, jeśli pani jest katolikiem, to na czym pana wiara polega? Na tradycji? Moja wiara? Nie? Na tradycji też. Z przekazanych relacji i tak dalej. No tylko, że ja właśnie przytoczyłem to Słowo Boże, nie? I mówię, muszę podejść do Pani na przykład, bo czy można to wytłumaczyć? To zachowanie konkretnie. Na pewno trzeba by poznać kulturę, która panowała w danym czasie. Że można być niewolnikiem, tak okej? Trzeba się uśmiechać? Trzeba się zapoznać, jak wyglądało w tym życiu. Jak Jezus rozmawiał z Samarytanką, to z Samarytanką nie było Jak gdybym był Bogiem i bym widział, że Mojżesz prosi mnie o jakąś wygraną w ogóle, to ja nie wiem. I on mówi, że już idzie na atak, to ja bym te strzały z łuku nie w galaretę pozamieniał, żeby się wlałbym w ich serce miłość, bo przecież nieraz potrafił faraonowi coś tam wlać, jakąś zatwardziałość, no to ja bym wlał w ich miłość, żeby się przytulali, nie? A dlaczego a się powycinali, zgrabi wszystko w ogóle? Gdyby Bóg pozwolił na wszystko, to by nie przyszedł Jezus i by nie radawał, bo by tak no bo już nie byłby potrzebny, no a tutaj Biblia mówi, że był potrzebny, bo to było zło. To nie byłoby w ogóle potrzebny, bo by ludzie się sami wymordowali. No ale wlałby miłość, taką jaką we mnie wlał na przykład, tylko że ja, moja wiara ucieka, a miłość rośnie, to też ciekawe. Do życia, a nie do śmierci i złych czynów. Adam i Ewa wiedzieli do czego. Znaczy Ewa wiedziała do czego go namawia, bo Adam był niczego sobie winien. No właśnie. Oni wiedzieli, że mogą, mają wszystkiego dosyć do woli, ale chciał Bóg ich spróbować. Tylko jakiś czas mogę. I nie wiemy, jak to długo miało się dać. No to właśnie stąd. No tak. Dlatego została wiara. Czego Bóg nie dopuścił, nie pozwalał nam na przykład. No ciężki temat, ciężki temat. W ogóle też... Jak tak, no wiadomo, jakoś tam te czytania się słuchało w kościele, ale też samemu czytając Słowo Boże, to raczej to Bóg zabija, a nawet diabeł nie zabija. Kogo diabeł zabił w Biblii, nie? Hioba, ale to dostał zezwolenie od Boga. Ja więcej nie znam, nie wiem, czy panie znają. A Bóg, znalazłem nawet werset... Dzień dobry. Znalazłem werset, gdzie tam jest opisane, że tam milion osób w ogóle zginęło, nie? Jak już zacząłem dociekać, nie? Ja się zastanawiałam nad tym, jak to jest, że w Starym Testamencie tak wiele wojen było, nie? Prowadzonych przez Boga. Księga Jozuego przecież. I jest też właśnie na stronie internetowej w tamtym czasie, to było kilka lat temu, jak ja się na tym zastanawiałam, wyszedł właśnie czasopismo właśnie o tym tytule, dotyczące wojen. I był cały artykuł dotyczący tego, dlaczego w Starym Testamencie właśnie Bóg pozwalał, wręcz wysyłał na wojnę. No, ciekawy jest bardzo. Fajne wyjaśnienie. No, to właśnie też jest kwestia tego, żeby... No, tylko, że właśnie, dlaczego ja muszę mieć wyjaśnienie, a nie mogę po prostu przeczytać, że on zabił tak okrutnie, nie? I to wiele innych tam okrucieństw widziałem, słyszałem. I muszę mieć wyjaśnienie, nie? To takie też dziwne, skoro to jest Słowo Boże, nie? To po co? Czy niekompletne jest jakoś? Nie, na przykład, bo te artykuły wskazują też na konkretne wersety, które znajdują się gdzieś tam, powiedzmy, w innej części Biblii, a które rzucają nowe światło na tą sprawę, nie? No dobrze, tylko pewnie katolik będzie miał inne wytłumaczenie na jakieś inne kwestie, nie? To sobie zobacz, jak będziesz miał inne wyjaśnienie. Bo jestem też ciekaw, dlaczego na przykład miałbym wam zaufać, a nie katolikom, jako że jestem katolikiem, nie? No to jak katolicy też całą Biblię wzorują się do tego, no to proszę, pan sobie zastanawia się. No to możesz wyszukać ten temat na naszej stronie i zapytać, nie wiem, księdza jakiegoś, do którego masz zaufanie. I
pomodlić się do Boga, żeby pomóc ci zrobić konfesję. To też jakby się przekonać, że to czujesz. No, zapamiętuję. Sprawdzimy. Wszystkiego dobrego, że dziękuję. No. Miło nam było porozmawiać. Brawo. Brawo chodzi. Nie, nie. Nie chcę, żeby wyszydzać ich, ale w ogóle mają w dupie to. Bo mamy. Dyskusje niezorientowane, a ty masz argumenty, ona nie.